Nazywam się Ula Grabowska i dzisiaj łączymy się prosto z Miami z Anetą Glam. Cześć Aneta. Cześć, pozdrowienia ze słonecznego Miami. No właśnie, ty jesteś w Miami, ale jakiś czas temu odbyła się podróż w dżunglę, w nieznane. No właśnie, pierwsza rzecz jest taka, jakie w ogóle do ciebie płyną komentarze, no bo w tym programie bardzo dużo się dzieje. Tak jak sama wspomniałaś, jest dużo też dram, więc powiedz, jakie masz komentarze na przykład na social mediach? No, komentarze mam dopingujące mnie. Wiele dziewczyn, bo szczególnie ja z dziewczynami rozmawiam, nie z mężczyznami. Jakoś moi followersi to są kobiety w 99%. Mm-hmm. Mówią mi, że to na pewno ja wygram, że jestem tam najsilniejsza i tak dalej, ponieważ są dziewczyny, które są silniejsze fizycznie, młodsze i tak dalej, ale wiadomo, że ja mam taką siłę charakteru. I właśnie dlatego było tam bardzo dużo dram, jeśli chodzi o moją osobę na początku, ponieważ niektóre dziewczyny sobie myślały, o, przyjechała taka dama z Miami, która ma takie luksusowe, wygodne życie i tutaj w dżungli sobie nie poradzi. I myślały, że wykorzystają warunki na to, żeby mnie tam zmiażdżyć, nie? No niestety podobały się na mnie, ponieważ nie wiedziały, w ogóle się nie spodziewały tego, na czym polega moja siła, że ja właśnie w każdych warunkach się odnajdę i nie dałam sobie wejść na głowę i tam próbowały mnie zdominować pewne osoby, jak już było widać, ale ja się nie dałam. A na coś takiego, na takie ataki, na taką dominację trzeba odpowiedzieć jeszcze silniejszą dominacją. Niektóre miałam takie krytyki, że o, wyszło ze mnie chamstwo i tak dalej, bo powiedziałam słowo spierdalaj. Mm-hmm. Kiedy podczas gdy tamte dziewczyny co drugie słowo mówią, takie słowo i dużo gorsze słowa. Ale jak jesteś w dżungli, bez możliwości ucieczki z 11 innymi dziewczynami o bardzo silnych, wręcz niektórych agresywnych charakterach, to nie można być uprzejmym i miłym. Po prostu nie masz wyboru, musisz pokazać swoją siłę i, no i trzeba być trochę nawet chamskim, ponieważ żeby tam przetrwać z takimi dziewczynami, no to trzeba pokazać im, kto tutaj jest silniejszy, nie? No i pokazałam. To prawda. Jedną z uczestniczek, którą byłaś na początku w drużynie, była Edyta Folwarska. No była jakby, no przodowała waszej drużynie, była waszą przywódcą. Wiele osób mówiło, że się nie sprawdziła. Nie przodowała nigdy. No właśnie, że się nie sprawdziła. Jeśli udało wygrać inną konkurencję, została kapitanem, ale to było tylko zbieg okoliczności. Czyli uważasz, że się nie sprawdziła? Jako kapitan? Nie, tak. Absolutnie nie. Ale czego jej zabrakło, jakbyś miała powiedzieć? Wszystkiego. Nie no, po prostu została kapitanem, ponieważ udało jej się zapakować plecak jak najszybciej z nas. No to mm-hmm. Nie predyspozycja na kapitana. A jeśli chodzi o siłę fizyczną, mentalną, predyspozycje tego typu, to nie, w ogóle się nie nadawała na kapitana i sama o tym wiedziałam. Ja myślę teraz też, że teraz takim głównym momentem w programie, Aneta, jest fakt waszego starcia z Martą Linkiewicz. Ja chciałam od początku trochę zacząć, bo jak ona w ogóle was powitała, jak wkroczyła do waszej drużyny, przywitała was od razu tak trochę znacząco, no bo powiedziała cześć prostitutes. No właśnie. Czy to, jakby jak ty to odbierasz, no bo też na pewno widziałaś odcinek, więc też inaczej jest, jak jesteś w tej dżungli, a jak teraz to oglądasz? Nie widziałam odcinka, oglądałam. To był trzeci odcinek chyba, tak? Tak, tak. Nie oglądałam i tak jak nie oglądałam Żony Miami, tak nie będę oglądać tego programu, ponieważ nie lubię się oglądać tyle. Ja lubię dawać się, ale nie jestem maniaczką, żeby się na social media czy w programach telewizyjnych. Ja tam byłam, żeby móc przekazać moją misję wegańską i tak dalej, ale żeby się oglądać, to nie. No ale powracając do tej sytuacji z Martą, no właśnie, zaczęło się już agresywnie, że wchodząc do programu nazwała nas prostytutki, więc zaczęła już się taka atmosfera, ale później ona, jeszcze nie wiem, czy widzowie wiedzą o tym, ale myśmy w ogóle nie miały pojęcia, jaka będzie
obsada w tym programie. Żeśmy jechały tam zupełnie w ciemno. Ja nie wiedziałam, że będzie Marta, nie wiedziałam, że będzie Janoszek, nie wiedziałam, że będą inne dziewczyny. Tamte dziewczyny też nie wiedziały, że my będziemy. Także jak ja zobaczyłam Martę i usłyszałam to Hello Prostitute, to ja w ogóle nie wiedziałam, skąd to się urwało, bo myśmy miały taką drużynę takich spokojnych dziewczyn, rozmawiałyśmy sobie na takie przyjemne tematy, a tutaj nagle wtargnęła taka i nas wyzywa od prostytutek. W ogóle nie wiedziałam, o co chodzi i nie wiedziałam, kim ona jest. Dopiero jak właśnie weszła, zaczęłyśmy się poznawać, a ona do mnie: o, Aneta, ty tutaj jesteś. I się tak ucieszyła i mu powiedziała, że wiesz, że jestem twoją fanką, ja ciebie oglądam na Instagramie już od czasu John Miami. A ja mówię: okej. Okay. Później dowiedziałam się, kim ona jest, ale to w ogóle nie przeszkadza, kim, kto, co robił w przeszłości, więc chciałam z nią zacząć znajomość na takiej białej kartce. I jeszcze jak mi powiedziała, że jest moją fanką, no to zaczęłyśmy się tam nawet sympatycznie ze sobą rozmawiać. Miałyśmy te bambusowe leżaki koło siebie. Każdego wieczoru żeśmy sobie rozmawiały, robiłyśmy przyjemne, przyjacielskie pogawędki. Myślałam, że, to znaczy nie myślałam, ale miałyśmy bardzo dobrą relację. Do czasu, jak została kapitanem, jej odbiło. Po prostu chyba poczuła, że w końcu dostała taką władzę, której pewnie w życiu nigdy nie miała, i że ma władzę nade mną, nad kimś takim jak ja. I chciała to wykorzystać i, no, i w bardzo nieładny sposób. I jak doszło właśnie do eliminacji, zmian w drużynach, bo ja tam miałam spięcie z Eweloną i ona myślała, że jak mnie zdecyduje, że mnie przeniesie do drużyny, gdzie jest Ewelona, z którą miałam spięcie wcześniej, to mi zrobi na złość i że pewnie będę zrozpaczona i tak dalej. A ja właśnie marzyłam, żeby przejść do tamtej drużyny. Tak, i widzieliśmy to w programie, ale chciałam się też zapytać, Aneta, o ten moment, bo widzieliśmy, że w pewnym momencie ta wasza wymiana zdań z Martą już spowodowała bardzo dużo emocji i ty postanowiłaś przerwać zdjęcia i jest moment, kiedy podchodzisz do produkcji i ciekawi mnie, czy produkcja w jakiś sposób zareagowała na to, czy jak to było rozwiązane? Nie mogę mówić za bardzo, co produkcja mówi, tylko ja podeszłam do produkcji, ponieważ ja się obawiałam rękoczynów. I nie chciałam, żeby coś takiego było w telewizji. Wiedziałam, że to będzie, jeśli do czegoś takiego dojdzie, to to będzie na internecie, będą wielkie afery. Ja tam bym się nie bała, gdyby mnie spróbowała uderzyć. Ja jestem silna, ja bym jej oddała. Ale wiedziałam, że to zostanie już na całe życie na internecie. I ja po prostu chciałam uniknąć takiej sytuacji i postanowiłam odejść i poprosić produkcję, żeby zamknęli na tym. Ponieważ to było za mocne, to w ogóle nie jest mój styl. Nie chcę mieć takiego wizerunku w telewizji, że się z kimś pobiłam na ekranie. No nie. Żeby to a czy teraz jakby czujesz jakieś takie zagrożenie z jej strony, czy po prostu nie macie kontaktu i tyle? Nie. Mi się wydaje, że... znaczy nie wydaje mi się, ale jestem przekonana, że Marta to zrobiła dla popularności, ponieważ wiedziała, że ja jestem znana z tego, że ze mną dramy są bardzo popularne. Cały czas media piszą o dramach pomiędzy mną i Derbierski, pomiędzy mną i Gradek. I mi się wydaje, że ona to zrobiła właśnie do tego, żeby się pisało o tym po programie. Że mnie zaatakowała Marta i żeby były o tym artykuły. No i były, było z 10 artykułów o tym. Także dopięła swego. I myślę, że to tylko o to chodziło, ponieważ myśmy żadnego spięcia wcześniej nie miały. Byłyśmy wręcz koleżankami. I wydaje mi się, że miała taki pomysł w głowie na popularność. I jak Filip wyskoczyła z tą agresją do mnie. Ja byłam w szoku i wszystkie inne dziewczyny były w szoku. W ogóle żeśmy się nie spodziewały, ponieważ naprawdę było sympatycznie. Także nie, no to tylko jej był pomysł na popularność.
Wspomniałaś tutaj, że byłaś później w drużynie Ewelony, co też widzimy w programie. No właśnie, czy wy żeście się tutaj dogadały i te spięcia gdzieś zostały pokonane? A tego jeszcze nie było w odcinku? Tego, że jesteś w drużynie, tak, ale co dalej, to nie. Ale czy chociaż na tym etapie trochę się udało? Tak? Jeszcze raz? Było tylko do momentu, że zmieniłam drużynę. Tak, że zmieniłaś drużynę, tak. No to już nie musicie oglądać następny odcinek, żeby zobaczyć, co tam będzie pomiędzy mną i Beloną. Będzie ciekawie, będzie ciekawie. Czyli nie będzie tak kolorowo do końca. Jest bardzo kolorowo. No, będzie dużo wzlotów i upadków. Będzie intensywnie. Proszę sobie wyobrazić, jakie produkcja tam wybrała typy kobiet. Wszystkie są naprawdę takie silne, szalone. Proszę sobie wyobrazić nas, kobiety, które mają na co dzień, szczególnie ja, takie fajne życie i być w takich drastycznych warunkach w dżungli, bez prysznica, bez toalety, bez możliwości odejścia, zamknięcia telefonu. Byłyśmy ze sobą przez 24 godziny, cały czas z mikrofonami, także proszę sobie wyobrazić, jak to będzie się natężało, te wszystkie emocje i dramy. Także w każdym odcinku będzie mocniej i ciekawiej. No to w takim razie, Aneta, muszę zadać takie pytanie, jak wróciłaś już z tej wędrówki po dżungli, to co było taką rzeczą, którą chciałaś zrobić od razu, jak już dostałaś dostęp do internetu, do telefonu? A internetu i telefonu mi w ogóle nie brakowało. Brakowało mi jedzenia takiego porządnego, ponieważ tam poza kamerami karmiono nas takim jedzeniem. Myśmy były w środku dżungli, tam nie było naprawdę restauracji jakiejś, tylko od jakichś tam ludzi, jakieś tam pad thaje cały czas nam dawali bardzo złej jakości jedzenie, żeśmy tam jadły. Także brakowało mi po prostu jedzenia i jak tylko dostałam telefon, to napisałam do mamy: gotuj pierogi z kapustą i z grzybami, z tofu, z ziemniakami i z mięsem wegańskim i mi ugotowała tutaj 100 pirogów i przez tydzień jadłam tylko pirogi, takie normalne, swojskie jedzenie, bo już ja chyba do końca życia nie zjem tego jedzenia, już mam tak dość. A czy po powrocie z tej dżungli gdzieś jakoś na nowo spojrzałaś na pewne sprawy, czy jednak to wyizolowanie na tam miesiąc prawie czasu jest taką rzeczą, która gdzieś zmienia coś w tobie, w człowieku? No potwierdzę to tylko w przekonaniu, że ja się niczego nie boję i ja mogę przeżyć w każdych warunkach, najlepszych warunkach. No i że jako weganka też daję sobie radę świetnie fizycznie i psychicznie. Psychicznie nawet lepiej niż wszystkie inne dziewczyny. No pokazało mi to, że jestem bardzo silna psychicznie. Aż nie do wiary. Mój partner też jest w szoku, że ja wytrzymałam tak długo w dżungli takie warunki i z takimi kobietami. Jest bardzo ze mnie dumny. Co to we mnie jeszcze zmieniło? Nic tak praktycznie nie zmieniło, ponieważ ja właśnie mówiłam zawsze to na moich social media, że moją siłą jest moja siła wewnętrzna. Wcale to nie są te luksusy i woda, którą niektórzy mówią, że mam, ja wcale się za piękną nie uważam, ale te rzeczy materialne i to wszystko, ten styl życia, który ja mam, to w ogóle nie jest prawdziwa ja. Prawdziwą ja zobaczycie właśnie w Królowach Przepania. To jest prawdziwa ja, odnajdzie się w bardziej skromnych i najbardziej brutalnych. Także to chciałam. Także to jest ta siła, to prawda. Też w tym programie powiedziałaś o swoim dzieciństwie, gdzieś tak odważniej, o tym, że ono nie było takie proste. Co było w nim najtrudniejszego? Taka jedna rzecz. No ja się wychowałam w bardzo skromnych warunkach, ale to bardzo, bardzo skromnych. Jeszcze w czasach komunistycznych w Polsce, gdzie moja mama musiała stać w kolejce przez 10 godzin, żeby dostać pochenek chleba. Nie mieliśmy
Na szczęście miałam babcię i dziadka na wsi i tam spędzałam większość czasu i miałam dostęp do jedzenia, ale w mieście no, było bardzo ciężko. To po pierwsze, finansowo było bardzo ciężko. Wychowałam się w takich warunkach, gdzie na przykład odcinali bieżącą wodę albo ogrzewanie centralne w zimie i żeśmy marzli i nie mieliśmy wody. Autobusy wysiadały do szkoły się czasami, to znaczy bardzo często czekało na autobus przez godzinę w temperaturach minus 20 stopni Celsjusza. Także wychowałam się w bardzo drastycznych warunkach. A poza tym też bez taty, także bez takiego wsparcia męskiego, który jest bardzo ważny dla dziecka, a szczególnie dla dziewczynki. Także wychowałam się bardzo taka niepewna siebie. Ja w ogóle nie wiem, jakim cudem to się stało, że ja jestem w tej chwili taka pewna siebie i że doszłam do tego, co mam w życiu, bo patrząc na moje dzieciństwo, to ja powinnam była źle skończyć. Mhm. Więc siłą jest to, że jakoś zbudowałaś i no jesteś w tym etapie swojego życia, o którym opowiadasz, że też to wszystko jest fajne, ale jednak ta siła jest w nas i ta determinacja. No ale na tej swojej drodze spotkałaś swojego partnera. Dzieli was 22 lata różnicy, jak dobrze policzyłam. Mhm. Powiedz mi, co jest taką wadą i zaletą waszego związku? Zalet to mam dużo, próbuję znaleźć jakąś wadę. Chyba nie ma żadnych wad w naszym związku. Może jedną taką wadą jest, że on nie jest taki wspomagający mnie za bardzo. On uważa mnie za bardzo silną kobietę, ponieważ on mnie bardzo dobrze zna. I on myśli sobie, że ja sobie zawsze poradzę w każdych warunkach. Tak mhm. jest. Ale właśnie z tego powodu nie mam od niego takiego wsparcia. Wszystko, co ja robię w życiu, to może tak wyglądać, że ja wszystko zawdzięczam jemu. Nie, ja tutaj jestem silną kobietą i właśnie on to docenia. I bardzo dużo rzeczy robię sama i zajmuję się bardzo wieloma rzeczami tutaj koło domu i na Łodzi. I no ja bardziej jestem takim wsparciem tutaj, takim psychicznym. On zarabia pieniądze, jestem takim wsparciem psychicznym. Ale ważne, żeby się dopełniać. A czy to była taka miłość od pierwszego wejrzenia? Czy jak pamiętasz tak. sobie te 22 lata temu, jak go poznałaś, pierwszy raz zobaczyłaś? Nie, to nie było 22 lata temu. To myśmy się poznali 12 lat temu. Ja miałam życie bardzo, bardzo dobre, nim poznałam George'a też. Ja mieszkałam w Paryżu przed poznaniem George'a w luksusach też. Ja w luksusach to mieszkam już żyję od 25 lat. To nie zaczęło się od George'a. Ale czy pamiętasz to pierwsze spotkanie? Bo jednak my jako widzowie i tutaj też gdzieś medialnie obserwujemy was jako parę i też poznaliśmy was w programie pierwszym Żony Hollywood, więc tak dlatego pytam. Dlatego pytam. No, poznanie było takie, że ja odeszłam od męża, przyjechałam do Miami na jakieś tam 2 miesiące podczas zimy i spotykałam się z taką koleżanką. I ta koleżanka mnie cały czas zapraszała gdzieś na kolację. Ona miała tam środki, żeby mnie zapraszać, cały czas balowała. I zapraszała mnie jako koleżankę do swoich stolików i tak dalej. I raz mnie zaprosiła do takiej luksusowej restauracji, takiego prywatnego klubu, gdzie miała zarezerwowany stolik i koło nas miał stolik właśnie George. I zobaczyliśmy się, wymieniliśmy się wzrokiem i dosłownie ja od razu wiedziałam, że to jest mój przyszły partner. Mhm. Jakoś tak, nie wiem, taką intuicję miałam. I żeśmy się poznali wtedy tego wieczoru i nawet żeśmy się nie wymieniali numerami telefonu, nic, tylko żeśmy mieli bardzo przyjemną rozmowę i on też, że wiedział, że zaiskrzyło bardzo. Ale ja wyjeżdżałam kilka dni później już do Europy, ponieważ mi się wiza turystyczna kończyła i dosłownie za rok znowu wróciłam do Miami i znowu żeśmy się na siebie napotkali.
Ale ja wtedy miałam partnera innego, takiego Francuza, tutaj właśnie w Miami. A on wtedy też był jeszcze ze swoją byłą dziewczyną. Ale spotkaliśmy się w restauracji i on się dosiadł do mnie i do mojego byłego partnera i zaczął ze mną rozmawiać przy moim byłym parterze. I mówi, że on pamięta, że się poznaliśmy rok temu i że on cały czas o mnie myśli i że on wie, że kiedyś będziemy razem. Ja mówię, co on mówi? Myślałam, że on żartuje czy coś. No i odszedł od tego stolika. Później znowu była jakaś trzecia sytuacja w tym samym sezonie, żeśmy się napotkali na siebie. On mówi, słuchaj, to już trzeci raz. Musimy się spotkać na kolację, żeby tylko tak pogadać. Więc spotkaliśmy się na kolację. I on mi powiedział, że on ma taki plan, żeby otworzyć, że pracuje nad nowym takim projektem, nowym wynalazkiem, którym jest właśnie płatność telefonem komórkowym, wynalazł. Jak płacicie iPhone'em czy Samsungiem, telefonem, to on wynalazł ten telefon. I powiedział mi o tym, że właśnie ma taki bardzo poważny projekt i że on potrzebuje stabilnego związku. I że w związku on teraz nie czuje się bezpiecznie i nie czuje się szczęśliwy. I czy ja będę, dosłownie zapytał się mnie tak wprost, czy ja będę wolna niedługo, a ja mówię, nie wiem, ja mam na razie partnera, także trudno mi to przewidzieć, jak na razie to idzie mi z nim dobrze. I on mówi, słuchaj, gdyby coś nie tak, to napisz do mnie i wymieniliśmy się tylko Facebookiem. Później znowu żeśmy się spotkali przypadkowo, ja już wyjeżdżałam do Europy znowu i on mi powiedział, nie, jak to było? Aha, jeszcze raz wróciłam do Miami po kilku tam miesiącach i już zerwałam z tym moim partnerem. Ale znowu mi się wiza kończyła. I znowu żeśmy się spotkali na kolację i ja następnego dnia już wyjeżdżałam z Miami. On mówi, zostań, ja cię naprawdę potrzebuję. Ja mówię, nie mogę zostać, bo mi się wiza kończy, a nie chcę zostać nielegalnie, bo już wtedy byłoby to bardzo skomplikowane, żeby dostać jakieś tam papiery, zieloną kartę i tak dalej. Że mogę dopiero wrócić za 6 miesięcy. On 6 miesięcy. I wyjechałam do tej Europy. I dosłownie 6 miesięcy później dostaję wiadomość od niego na Facebooku. Dosłownie sprawdziłam sobie 6 miesięcy później. Czyli kiedy wracasz do Miami? A ja akurat, to był akurat jakiś tam październik, już się sezon taki fajny kończył, zaczęło się robić zimno, w Paryżu wtedy jeszcze mieszkałam i mówię, a jutro akurat wracam do Miami, co nie było prawdą, ale kupiłam od razu po naszej rozmowie na Facebooku, kupiłam sobie bilet lotniczy i następny dzień byłam w Miami i od tego czasu jesteśmy razem. I od tego czasu on zaczął pracować nad tym swoim wynalazkiem i byliśmy parą, ja się od razu wprowadziłam tutaj do domu, od razu zostaliśmy taką parą jak małżeństwo. Także chciałam coś takiego powiedzieć, ponieważ niektóre zazdrosne baby mi zarzucają, że ja jestem z mężczyzną, który ma bogatym, który ma pieniądze i tylko go wyzyskuje. Ta cała historia jest dowodem na to, że to on mnie potrzebował właśnie, żeby móc pracować nad takim wynalazkiem i zrobić takie pieniądze. Za każdym silnym mężczyzną sukcesu jest silna kobieta. I kobiety, które próbują zdewaluować rolę takiej kobiety w związku, no to jest bardzo obrzydliwe, co one robią, ponieważ same sobie dołem kopią. Jeżeli krytykujesz inną kobietę za coś takiego, to później nie dziw się, że mężczyźni cię też traktują bez szacunku. Jeżeli nie potrafisz szanować innej kobiety, kobieta nie potrafi kobiety traktować i później się dziwią, że mężczyźni ich nie szanują, no to jest nic dziwnego. Moja rola w związku jest bardzo ważna i bardzo wielka, także
No i właśnie udowadniasz, że to powiedzenie się sprawdza, że właśnie za sukcesem każdego mężczyzny stoi kobieta. I zastanawia mnie też to, co wspomniałaś tutaj, że on jest bardzo z ciebie dumny, jeżeli chodzi o program, że sobie poradziłaś w tej dżungli, ale jakbyś tak miała wrócić, jak on w ogóle postrzega to, że no chciałaś wejść do tych mediów, pojawiłaś się w Żonach Miami, jego też ze sobą zabrałaś, czy on cię kibicuje, czy on trochę już jest taki sceptyczny, no bo jednak tak samo wspomniałaś, te dramy, dramy i nagłówki. On jest taki dumny. Na początku, jak miałam tą propozycję wzięcia udziału w Żonach Miami, on w ogóle nie chciał. Powiedział nie, on chce zostać taki low-key, ale to było w czasie właśnie, jak on kreował ten biznes, jeszcze pracował nad tym biznesem. On miał kontrakt z jedną z największych firm na świecie, z Samsungiem. Także on nie mógł sobie pozwolić na jakieś tam dramy i artykuły, ale ja tak naciskałam na to, żeby się zgodził. Zresztą nie ja naciskałam nawet na to, ta firma Golden Media tutaj przyjechali na spotkanie z nami, żeby przekonać George'a, i im się udało. Jak tacy fajni byli ludzie, tacy przyjemni, że udało im się przekonać George'a. Mi się nie udało, ale im także przekonali go. Na początku był taki bardzo sceptyczny, jak zaczęliśmy nakręcać, ale później zaczęło mu się to podobać. A później właśnie, jak ten program zaczął się ukazywać w telewizji i były bardzo pozytywne recenzje i bardzo fajną miała opinię po tym programie. I jeszcze pojechaliśmy do Polski, zabrałam George'a do Polski. I zobaczył, że go ludzie poznają na ulicy i mówią, o, to George z John Miami. I zamiast do mnie podchodzić, to do niego podchodzili. I on był taki dumny, taki w skowronkach. Mówi, o kurczę, to naprawdę to był wielki program i że naprawdę jesteś sławna tutaj w Polsce. Ja, no tak, mówiłam ci. I zaczął wtedy być bardzo dumny ze mnie. I zaczęli mu znajomi wysyłać jakieś artykuły. I mówić, że o, jaką ty masz sławną żonę. Znajomi, którzy nawet nie są Polakami, ale ten program zrobił się taki sławny, że nawet za granicą ludzie o tym słyszeli. No i on zaczął być bardzo dumny. A teraz właśnie po tym programie Królowa Przetrwania, to właśnie mu też znajomi piszą, że o, Aneta była w dżungli, że niby taka luksusowa dama, a tutaj przetrwała w takiej dżungli, w takich warunkach. I mu, właśnie mu mówią, ale ty masz kobietę, no. I no, George jest niesamowicie dumny, jeszcze bardziej po tym programie niż po żonach. Czyli jeszcze bardziej to tak gdzieś scementowało i spodobało mu się gdzieś to i zobaczył, jaką ty jesteś taka wytrwała w tych swoich postanowieniach, bo co wymyślisz, to się spełnia. Co bym nie zrobiła, to mi się to udaje. Po prostu przechodzę różne testy w życiu i zawsze wygrałam. Nawet jeśli są jakieś tam chwilowe trudności, jakieś ataki ze strony innych dziewczyn i tak dalej, to ja mam taką umiejętność, że potrafię to wykorzystać na coś pozytywnego. I on to widzi, on mnie obserwuje codziennie, co ja robię też dla zwierząt. Mimo że on nie był weganem i nie chciał zostać weganem, to codziennie coraz bardziej przekonuje do tego, że to, co robię, ma bardzo duży sens i bardzo mnie za to szanuje. I widzi też wpływ mój na nasze otoczenie, na to, jak nasi znajomi na to reagują. Mimo że też nie są, czy nie byli weganami, ale niesamowicie pozytywnie reagują na to i mnie za to szanują, że robię tak dużo dobrego. Także mój partner jest bardzo, bardzo dumny ze mnie. No to też to jest takie, i on jest z ciebie dumny, a to jest też dla ciebie takie, myślę, wsparcie. Wspomniałaś tutaj o tym, że wysyłają ci różne artykuły twojemu partnerowi, ale też sama ty też śledzisz. I ja tutaj no, muszę zahaczyć o Caroline, ale chciałam tak na początku. Dlaczego zdecydowałaś się wyrzucić to zdjęcie z Sylwestra? No bo wiedziałaś, że gdzieś to no, my wyczaimy w tych mediach, jak to mówię, sama też o tym mówisz. I co poczułaś, jak ją zobaczyłaś na tej imprezie? Ja już mam tak dość jej oszustw. Przecież ona ma totalną obsesję na moim punkcie. Gdyby to nie miało nic wspólnego ze mną, aby sobie Polaków,
swoim jakimś sposobem, to ja bym się w ogóle w to nie wtrącała. Ale czy zauważyliście, że wszystko, co ona robi, ma związek ze mną? Na przykład udaje, że kupiła sobie Rolls-Royce'a białego. Ja mam białego Rolls-Royce'a. Później puszcza rację, że jej brakuje z okna z jatem. No przecież ja tak mieszkam, z mojej sypialni jest nasz jacht. Wszystko, co ona robi, to jest próba kopiowania mojej osoby. Ja się po prostu czuję jakby zaatakowana przez nią, prześladowana. To jest bardzo takie nieprzyjemne, żeby wiedzieć, że za każdym razem, jak coś robię, to ta osoba to obserwuje i od razu się do tego jakoś próbuje ustosunkować. To jest bardzo dziwne uczucie, tak jakbym tutaj kogoś miała i cały czas mnie obserwował. Albo oczernia mnie za to, co robię, albo kopiuje, albo jedno i drugie. Najpierw mnie zmienia za coś, co robię, a na drugi dzień robię samo. To jest takie chore i ona ma bardzo duży problem psychiczny i świadomość tego, że ktoś taki cię obserwuje i próbuje naśladować, jest bardzo nieprzyjemna. Jest takim poczuciem zagrożenia. To nie jest normalna osoba, bo ja mam dużo takich dziewczyn, dla których jestem ideałem, dla których jestem jakimś tam symbolem sukcesu, ale chciałyby żyć, jak próbują mnie naśladować w taki normalny sposób. Ale to, co ona robi, jest stare i aż się czuję właśnie takie niebezpieczeństwo. A dlaczego zdecydowałaś się wrzucić to zdjęcie na social media? Bo chcę to zakończyć. Już mam tego naprawdę dość. Chcę, żeby to było zdemaskowane, żeby przestała kłamać i żeby przestała mnie prześladować i mnie próbować naśladować. Żeby zaczęła żyć swoim życiem, a nie moim. Ja już mam tego dość. Być cały czas, żeby mnie próbować kopiować i naśladować i prześladować i obserwować cały czas. Każdy mój krok jest przez nią obserwowany i wszystko, co robię, jest oczerniane, a później naśladowane. To jest bardzo, bardzo nieprzyjemne. Także chcę to zakończyć, żeby ludzie wiedzieli, kim ona naprawdę jest, że cały czas kłamuje ludzi. Niech sobie robi popularność tym, co ma, a nie tym, co ja mam. Mhm. Ona też jakby zarzuca, powiedziała, że to jakby ty ją stalkujesz, więc jakby odpiera te ataki. I właśnie czy ty zamierzasz zrobić coś z tym pomówieniem, bo ona właśnie mówi, że to ty ją kopiujesz i to tak się przebija i mówisz, że jesteś tym zmęczona, więc Aneta, czy zamierzasz właśnie to gdzieś tak ziścić może prawnie? Nie będę robić nic prawnie. Ja nigdy nie chodziłam po sądach i nie lubię adwokatów. Jeśli dojdzie do czegoś poważnego, to wtedy tak. I tutaj mamy 10 adwokatów na pełnym etapie. Także ona o tym bardzo dobrze wie, także nie sądzę, żeby za daleko poszła, ale już mi bardzo zbezcześciła wizerunek tymi oszczerstwami. Mogłabym już coś zrobić, ale no nie wiem. Dam jej jeszcze szansę wycofania się z tego, dlatego chciałam ją zdemaskować, żeby przestała się interesować w ogóle moją osobą. Ona właśnie coś takiego robi, że jak coś powiem, to ona odwraca kota ogonem i mówi, że to ja zrobiłam. To jest bardzo znana technika, która używana jest w biznesach, nawet i w polityce. Politycy to często używają. Oczywiście ona nie jest na tyle inteligentna, żeby coś takiego, takie techniki używać, dlatego właśnie chciałam pokazać, z jakim partnerem ona jest i kto tym wszystkim steruje. Ponieważ ona by tego wszystkiego nie wymyśliła, to właśnie ten pan K wszystkie techniki wymyśla i oboje mnie atakują. To nie jest tylko ona. I to jest właśnie też bardziej takie straszne, że jest za tym pan, który ma 63 lata i jest z
z taką przeszłością. No. Ciekawą. No, bardzo ciekawą. Można sobie poczytać na internecie, co tam zrobił z ZUS-em i tak dalej. Jakie przekręty. Także gdyby to ona była sama, to ja bym się tak bardzo nie przejmowała tym, ale wiedząc, że taki pan jest za tym i steruje tym wszystkim, no to jest kłopotliwe i uciążliwe. To w takim razie zapytam, czy myślisz, że dojdzie do takiej pełnej demaskacji, że my tak raz na zawsze, bo my wiemy teoretycznie, że nas oszukuje, albo że steruje, to jest sterowane, ale z drugiej strony gdzieś cały czas to się kręci, więc moje pytanie, czy myślisz, że dojdzie do takiego momentu, że no my już całkowicie ją zdemaskujemy i całkowicie się gdzieś jej jakby postać odsunie od tego świata show biznesu, no bo ty próbujesz, ale czasami to... Jest tak, że próbujesz to robić delikatnie, tak myślę też, bo jednak zdjęcie z tej perspektywy robisz delikatnie. Próbowałam to robić delikatnie, ale właśnie spotkałam ich na Sylwestra, gdzie stali przy barze właśnie ta para. I myślałam, że to jest idealny moment, ponieważ wiedziałam, że Krzysztof Stanowski jest też w Miami i robi o niej materiał, z którym się spotkałam również, nim ona się z nim spotkała. I rozmawialiśmy o tym i akurat później ją spotkałam i pomyślałam, że Krzysztofowi przyda się takie zdjęcie, więc takie zdjęcie zrobiłam. Po prostu myślę, że na tym byśmy skończyli, gdyby nie to, że właśnie portale za przeproszeniem, takie jak wy na przykład, chcąc nie chcąc promujecie tą kobietę, ponieważ jest bardzo klikalna. Patologia i wszystkie dramy są bardzo klikalne. I zawsze o niej piszecie. I ona nawet się nie boi tego, że zostanie zdemaskowana. Nawet może chce być zdemaskowana, bo wtedy się będzie jeszcze bardziej o niej pisało. Im więcej skandali, tym bardziej się o niej pisze. Gdybyście wy przestali o niej pisać, to zrobilibyście mi przysługę się ode mnie wtedy odczepiła, ale to, że wy o niej cały czas piszecie, to ona cały czas to nakręca. I też się obawiam, jak ustosunkuje się do tego pan Stanowski, czy ją po prostu zdemaskuje, tak jak zdemaskował Janoszek, czy pójdzie na klikalność i zrobi z tego po prostu jakiś program, na który będzie klikalny i dla niego też będą korzyści. Po prostu z demaskusta, czy będzie czerpał z tego też korzyści. Zobaczymy jaką decyzję. Miejmy nadzieję, że ta decyzja będzie jednak w stronę takiej demaskacji, bo myślę też, że my jako użytkownicy i tak jak poznaliśmy go, chyba trochę oczekujemy tego. Bo wiem też, że miał dużo zapytań o ten film, więc myślę, że my będziemy tu wymagać od niego, żeby jednak poszedł w tą stronę demaskacji. No ja mam nadzieję, że pójdzie w tą stronę, ponieważ jest co demaskować, to jest jedno wielkie oszustwo. Wszystko, co ona robi, to jest oszustwo. Nawet jej nazwisko, ona się nazywa Karolina, nie Caroline. Nie wiem, jak to zrobiła, że używa Caroline nazwiska. Nie mieszka w żadnych luksusach, nigdy nie miała żadnych luksusów, nigdy nie była żadną modelką prawdziwą, nigdy nie było żadnego Jacka. Dosłownie tak kłamie, jeszcze mnie wykorzystuje do tych swoich kłamstw, oczernia i atakuje ludzi na poziomie. To jest tak obrzydliwe, że naprawdę ja dlatego dałam takie zdjęcie, że miałam nadzieję, że to właśnie będzie już koniec i będzie totalnie zdemaskowana, bo no, szkoda mi Polaków, szczególnie młodych Polek, które się nabierają na takie głupie, nie? No to miejmy nadzieję, że ta sprawa się gdzieś wyklaruje i że już gdzieś zarówno ty, jak i ona będziecie rozdzielone w mediach, czego tobie życzę, żeby tak było. Powiedz mi, Aneta, przeżyłaś dżunglę, występowałaś w Żonach Miami, czyli w tak swoim środowisku. Czy marzy ci się jeszcze coś takiego do zrealizowania w telewizji? Bo wiem, że ty jesteś głodna takich emocji. No
Na pewno mieć jakiś program związany z weganizmem. Żeby rozpowszechniać moją misję wegańską. Ale to wcale nie musi być z weganizmem. Po prostu jakikolwiek program bym nie zrobiła, taki na przykład ta Królowa Przetrwania, każdy program daje mi pole do tego, żebym mogła mówić i rozpowszechniać moją misję. Także no to jest moja właśnie mój taki cel, żeby móc o tym jak najwięcej mówić i do jak największej grupy osób przemówić i jak najwięcej osób namówić do wegańskiego i ekologicznego i etycznego stylu życia. Coś takiego w takim razie w komentarzach, co gdzieś cię czasem boli, że ludzie ci to wypominają albo gdzieś tak zaczepiają, jeżeli chodzi właśnie o te komentarze, zwłaszcza polskich fanów, bo te pieniądze często są, bo mamy gdzieś taką mentalność, tak mi się wydaje, my jakoś naród, ale może jest jeszcze coś, co ci wypominają? Nie, tylko nawet nie słyszałam jakichś negatywnych komentarzy, jeśli chodzi o pieniądze. Najbardziej nie, że mnie dotykają i czy boli mnie to, ale mnie to szokuje, że kobiety wypominają mi mój wiek i mówią mi, że jestem stara. Dla mnie to jest taki jakiś szok w ogóle i jest to takie obrzydliwe, żeby kobieta do kobiety tak powiedziała, szczególnie jeżeli kobieta w moim wieku wygląda tak, jak ja wyglądam i wyglądamy lepiej niż większość dwudziestolatek. Mhm. Tutaj w Stanach to nawet chyba jest karalne prawnie, żeby komuś wypominać wiek. Co mnie najbardziej szokuje w Polsce, to jest właśnie taka nietolerancja i takie chamstwo, które jest dozwolone na przykład na social media. Ja nigdy nie mam takich komentarzy odnośnie mojego wieku tutaj w Stanach od Amerykanów. Tutaj mnie wszyscy szanują i właśnie podziwiają za to, że w moim wieku mam zdrowie takie jak mam, mam wygląd taki jak mam i mam styl życia taki jak mam. To jest po prostu takie osiągnięcie. A w Polsce jest taka jakaś mentalność, że jakby się gnębi kobietę, żeby o nie rób tego, nie rób tamtego, w tym wieku się tego nie robi, w tym wieku to nie wypada. Jakieś takie no, tłamszenie kobiety. Taka jakaś zaściankowość panuje, jeśli chodzi szczególnie o kobiety. I to kobieta kobiecie robi. Później kobieta się dziwi, że mężczyźni tłamszą kobiety, jeżeli sama kobieta tłamsi kobietę. Chyba jeszcze jest dużo się trzeba nauczyć w Polsce, jeśli chodzi o tolerancję i taką otwartość umysłu. Tutaj właśnie w Stanach najbardziej się ceni ludzi, którzy osiągają sukces zaczynając od zera. Ludzi, którzy właśnie w moim wieku mają jeszcze taką formę i cudowne życie, jak ja mam. Właśnie jest szacunek i podziw do takich ludzi, a nie odwrotnie. Nie gnębi się takich ludzi, tylko właśnie dopinguje jeszcze bardziej. I to jest jedyne, które mi przeszkadza w Polsce. Bardzo mi to nie przeszkadza, bo mi to w ogóle nic nie zmieni w moim życiu. Ja wiem, że to była z zazdrości, a im bardziej ktoś jest zazdrosny, tym bardziej to świadczy o tym, że robię coś, co jest godne zazdrości. Ale szkoda mi tych Polaków, że mają taką mentalność. I ja spróbuję też właśnie to zmienić. Pokazać Polakom, żeby inaczej podchodzili do tego wszystkiego, że to jest bardzo nieładnie tak odzywać się do kobiety. No to miejmy nadzieję, że to się zmieni, bo zgadzam się w 100% z Tobą, że tutaj mamy dużą lekcję jako społeczeństwo do odrobienia. Dziękuję Ci bardzo za to spotkanie, że połączyłaś się ze słonecznego Miami. U nas jest bardzo zimno, więc przynajmniej trochę słońca i pozytywnej energii od Ciebie zabraliśmy. Dziękuję Ci bardzo, no i będziemy śledzić Cię dalej w Królowych Przetrwania, co tam dalej będzie. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję, zapraszam w każdy czwartek na TVN7 i na Player co tydzień. Do zobaczenia.